Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ja się właśnie ogarniam, więc stwierdziłam, że to będzie idealna okazja, żeby sobie chwilę z wami pogadać. Standardowo na twarzy mam krem. Cały czas używam tego ze Slavii z witaminą C na dzień. I teraz dostałam od nich jeszcze krem pod oczy peptydowy. I zobaczymy, ja jestem, uważam, idealna do testowania kremów właśnie pod oczy, bo żadnego chyba nie używałam dłużej niż 2 czy 3 miesiące, był taki 1 czy 2, bo po prostu stwierdzam, że nic to nie daje i po prostu z lenistwa tego nie robię, więc jestem ciekawa właśnie, jak sprawdzi się ten. No już wiek 30 się zbliża, więc wypadałoby o tą okolicę pod oczami zadbać. Więc potestuję i dam wam znać, co jest na pierwszy rzut oka na plus, to pojemność tego kremu, bo mam 30 ml, więc jest dwa razy większy niż standardowe kremy pod oczy, bo normalne mają 15. No, także tyle tematem wstępu. Wczoraj zrobiłam sobie taki dzień wolny od nagrywania. A to dlatego, że rano nagrywałam dla was przeglądy. Byłam właśnie w Lubinie i powiem wam, że miałam taką w ogóle dziwną sytuację. Dziwną, nieprzyjemną bym powiedziała, bo ogólnie jak nagrywam przeglądy, no to jak nagrywam te takie, że chodzę po sklepie, no to zazwyczaj podchodzę do obsługi i pytam, czy mogę po prostu nagrywać, żeby tam się komuś, wiecie, nie kręcić, jak sobie tego nie życzy. Ale jak nagrywam po prostu w przymierzalniach, no to się nie pytam, bo nawet raz mi dziewczyna powiedziała w Sinseju, że to co klienci robią w przymierzalni, no to oni w to nie ingerują, czy ty mierzysz ubrania, czy ty je, nie wiem, nagrywasz, czy co, tak? No, także no jest to jasne, nie? No i byłam sobie wczoraj właśnie w Mojito, wziąłam sobie ubrania do przymierzenia. Później je odwiesiłam, bo też zawsze po sobie odwieszam, no bo nie chcę komuś dokładać pracy, jednak no tych ubrań trochę biorę, więc później chodzę i je odwieszam. Odwiesiłam pierwszą część ubrań, które wzięłam, no i zaczęłam sobie wybierać kolejne. I jak ktoś pracował kiedyś w jakimś sklepie właśnie ubraniowym bądź elektronicznym, nie wiem czy w sklepach spożywczych też tak jest, bo nie pracowałam, no to jak wychodzicie w ogóle z pracy czy na przerwę, to jesteście przeszukiwani takim, no takim urządzeniem, które po prostu piszczy, jak moglibyście tam coś wynieść z tego sklepu, tak? Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, jakiegoś tam chyba magnesu czy zabezpieczeń. Myślę, że w przypadku sklepów z ubraniami tak to działa. No i na całym sklepie byłam ja i jeszcze jedna klientka. I wyobraźcie sobie, że pani z tej kasy wyszła z tym przyrządem. Jak ja stałam do niej tyłem, to ona podeszła do mnie i przejechała mi tym, czy przypadkiem nic nie wynoszę. I wiecie, chyba po prostu chciała przypalić głupa, że z ubraniami coś tam robi. No ale pech chciał, że ja wcześniej pracowałam w takich sklepach, więc wiem, co to jest za przyrząd, więc ona po prostu sprawdziła, czy ja przypadkiem w tej przymierzalni nic nie wynoszę. Po pierwsze, jest to mega słabe, bo no, nie miała tak naprawdę prawa tego zrobić. Tym bardziej, że wiecie, co innego, gdyby ona podeszła do mnie, jak ja bym wychodziła ze sklepu i piszczała na bramkach, no to okej. Druga sprawa jest taka, że ja miałam na sobie tylko sukienkę i tą mini torebkę, do której mieści mi się tylko telefon i portfel, więc nie wiem, jakbym to miała wynieść, także no, mega nieprzyjemna sytuacja, także no, słabo. No, i taki był wczorajszy dzień. I właśnie muszę podłączyć baterię do ładowania, bo zaraz się mi aparat wyłączy, więc wrócę do was później z resztą historii. Ja już podgrzewam obiad. Jeszcze w międzyczasie byłam w ogóle w galerii, bo miałam dzisiaj zaplanowany dość konkretnie dzień, ale jeszcze w międzyczasie wujek mnie poprosił, żeby go podwieźć w jedno miejsce, więc to mi trochę rozbiło ten dzień.
Pojechałam do galerii, bo chciałam sobie kupić długie spodnie. Napaliłam się na takie beżowe, które byłam ostatnio w przeglądzie. Przymierzyłam chyba ogólnie z 10 par długich spodni, właśnie białych, beżowych i jakichś tam jeszcze innych. I powiem wam, że totalnie dzisiaj nie mój dzień. Żadne te spodnie mi się nie podobały, mimo że wcześniej na przeglądzie, jak na nie patrzyłam, to podobały mi się bardzo. Także no nie mój dzień zakupowy. Chciałam sobie też kupić klapki i też finalnie nic nie wzięłam, także straciłam tylko godzinę czasu, a nic nie kupiłam. Później jedziemy do Lubina w ogóle z chłopakami do laryngologa. W ogóle mam wrażenie, że umawiałam ich nie wiem kiedy, to tak szybko zleciało. Także jedziemy, może jeszcze później tam skoczymy do galerii. Zobaczymy, jak nam zejdzie z czasem, bo jeszcze chcemy podjechać tam do Castoramy, zobaczyć blat. Ogólnie ja byłam wczoraj w tej Castoramie, ale pani mi powiedziała, że nie może mi go pokazać. A byliśmy wczoraj w Głogowie, pytaliśmy, czy można zrobić, przerzucić te blaty właśnie z Lubina do Głogowa. Bo tutaj ich stacjonarnie nie ma. No a jednak 3-metrowy blat przewieźć samochodem, no nieco trudno, ale pani nam powiedziała, żebyśmy dopiero pojechali tam i go zobaczyli na żywo, po czym jak jej powiedziałam, że pani się nie zgodziła, to stwierdziła, że pani się po prostu nie chciało, także jedziemy. I tak tam dzisiaj będziemy, więc podjedziemy tam jeszcze raz. Czekajcie, muszę sobie zagotować makaron, bo żeby mi się tutaj nie zjarał, bo jeszcze do końca się nie wrzucił, żebym tylko sobie palców zaraz do wrzątku nie wsadziła, bo ja to ogólnie jestem zdolna do takich rzeczy, że coś przypadkiem zrobię i to jest u mnie norma, także mieszam makaron. No, także skoro i tak tam będziemy, to podjedziemy, zobaczymy, ile u tego laryngologa nam w ogóle zejdzie, bo no, słyszałam, że u niego lubią być kolejki. Także mam nadzieję, że jako, że mamy na 15, to będziemy jednymi z pierwszych, więc nie będziemy jakoś nie wiadomo jak długo czekać. Ale też przez to, że mamy na 15, no to ten dzień jest mega napięty, bo jeszcze dzisiaj jest piątek, więc żeby nie stać w korku po drodze do przedszkola, muszę wyjechać wcześniej. Przyjedzie Marcin, musimy przepakować foteliki do drugiego auta i tak wiecie, wszystko totalnie na wariata, także jest godzina 12. Ja gotuję makaron, też szybko sobie zjem. Marcin wróci, zje i po prostu w międzyczasie ja pojadę po chłopaków i tak to wszystko ogarniemy, także mam nadzieję, że wszystko się ogarnie, chyba mi telefon dzwoni. No, także widzimy się później. Cześć, dzień dobry. W sobotę, dzisiaj tak jak zapowiadaliśmy, ambitny dzień zrobienia tej głównej ściany w łazience na gotowo. Jest godzina 10, my już od 2 godzin w sumie działamy, więc jest szansa, że to się uda. Zobaczymy jak pójdzie. Także chodźcie, pokażę wam jak to wygląda teraz i zobaczymy jak to będzie wyglądać pod koniec dnia. Ale ręce napierdzielają. My właśnie mamy chwilę przerwy. Połataliśmy jeszcze dziury, w sensie zrobiliśmy gładzie tam, gdzie to nie było zrobione. Poszlifowaliśmy to, co było wcześniej. Jakieś pół godziny temu Marcin nałożył grunt i zaraz będziemy kłaść tapetę. W sensie za jakieś 1,5 godziny. Jak to się tam dobrze ułoży. I w ogóle, bo mamy grunt z firmy Tytan. I właśnie mi się przypomniało, że ja w ogóle, jak ktoś jest tutaj ze mną długo, to pewnie wie, bo ja to mówiłam chyba w jakichś tam faktach o mnie, czy coś takiego. Na studiach grałam w reklamie kleju Tytan.
Historia z tym jest taka, że po prostu mój kolega z roku miał staż, czy tam pracował w jakiejś agencji reklamowej i właśnie szukali kogoś do reklamy i pytał, czy nie chce. No, wiecie, to były w ogóle śmieszne czasy, tam w ogóle jakieś takie śmieszne pieniądze za to płacili, ale no, fajna przygoda, także w ogóle ta reklama gdzieś jeszcze jest na YouTubie, tylko bardzo ciężko ją odnaleźć, bo kiedyś jej szukałam, bo coś tam się z Marcinem śmialiśmy, no i ją znalazłam, w ogóle ma tam jakieś 200 tysięcy chyba wyświetleń czy coś, także no, taka ze mnie gwiazda, ale no, śmiesznie było, także kiedyś reklamowałam, a teraz używam. No, śmieszne czasy były, to już było. No, z 10 lat temu, więc dawno. No, z twarzy to się tak raczej nie zmieniłam, tylko trochę kilogramów mi przybyło. No, ale tak to jest. Oczywiście tutaj bajzel, tutaj już tapetka leży rozłożona, czeka. Tam schnie, tu wszystko musiało wyjechać, także powiem wam, że jest szansa, że dzisiaj nam się uda wszystko zrobić. Ewentualnie nie wiem, jak będzie z pomalowaniem jednej ściany, czy nam tam wszystko zdąży dobrze poschnąć, także zobaczymy. Ale jest światełko w tunelu. I tak łazienka wygląda teraz. Tutaj mamy tą ścianę z lustrem. Tutaj mamy tył, także dla was to kilka sekund, a tak łazienka będzie wyglądała za chwilę. Tak, prezentuje się gotowa łazienka. Jak możecie zauważyć, tapeta położona. Ja tutaj zdecydowałam się na taki wzór marmuru. Tutaj z prawej strony będzie pralka i suszarka jeszcze. Jeśli chodzi o tapetę i o lustro, to obie te rzeczy są ze strony Color Ray. Tutaj mamy taką w zasadzie zwykłą, białą szafkę z czarnymi dodatkami, tak samo czarny kran. I myślę, że właśnie w połączeniu z tapetą i z tym lustrem wygląda to naprawdę genialnie. Jeśli chodzi o lustro, to jest to lustro z LED-em, które oczywiście możecie wyłączyć i po prostu używać jak takiego klasycznego lustra, ale to podświetlenie robi naprawdę bardzo fajny efekt. I na tej stronie znajdziecie tak naprawdę lustra w różnych kształtach. Możecie sobie również wybrać barwę. My postawiliśmy na barwę zimną, bo taką najbardziej lubimy. I dodatkowo wydaje mi się, że do takiego chłodnego wnętrza właśnie z tą szarą tapetą takie pasuje właśnie najbardziej i naprawdę jesteśmy zadowoleni. Dodatkowo to lustro jest, uważam, w naprawdę rewelacyjnej cenie i jest takie bardzo ostre. Niektóre lustra po prostu lubią tak jakby trochę zamazywać, a tutaj naprawdę wygląda to jak żyleta. Sama tapeta też jest naprawdę bardzo ładna i znajdziecie również wiele wzorów takich zarówno do salonu, jak i do innych pomieszczeń, także oczywiście linki zostawię wam na dole, zajrzyjcie sobie. No, ja jestem naprawdę mega zadowolona, jak to wyszło i nie spodziewałam się, że ta tapeta zrobi taki efekt w tej łazience. I słuchajcie, chciałam tutaj zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że to odcięcie, które widzicie tutaj pod lustrem, to nie jest wina tapety, tylko naszego braku doświadczenia w remontach. Mianowicie źle położyliśmy płyty regipsowe i źle to później wygładziliśmy. To jest nasz błąd. Tapeta jest jak najbardziej w porządku, także podkreślam, żebyście mieli to po prostu na uwadze.
Ja już się będę z Wami w tym vlogu żegnać. Dajcie znać, jak wyszła nam łazienka. Ogólnie powiedzcie, czy jesteście fanami tapet, czy raczej gołych ścian. Ja powiem szczerze, pierwszy raz kładłam tapetę. To był mój pierwszy raz i myślę, że poszło całkiem nieźle. Powiem szczerze, że kusi mnie, żeby jeszcze zrobić jakąś jedną fajną ścianę u chłopaków, ale to zobaczymy. Także czekam na Wasze komentarze. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem, a my widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia!